Kłania się Państwu Grzegorz Siemiończyk. Zapraszam na kolejne wydanie programu Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj pani Iwona Waksmuńska, dyrektor wykonawczy do spraw strategii i relacji inwestorskich PKN Orlen. Tematem naszej rozmowy będzie program Orlen w portfelu, najszerzej jak dotąd zakrojona akcja lojalnościowa dla inwestorów detalicznych w historii giełdy warszawskiej, ale porozmawiamy także o innych pomysłach spółek na przyciąganie inwestorów indywidualnych, czy też na zwiększanie świadomości inwestorów indywidualnych, z czym wiąże się inwestowanie w akcje. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, chciałbym zacząć właśnie od tego ostatniego wątku, czyli skąd właściwie pomysł, żeby zwrócić się do inwestorów indywidualnych i w jakiś sposób próbować przekonywać się do tego, żeby inwestowali długoterminowo. Dlaczego, krótko mówiąc, dlaczego zależy Państwu na posiadaniu inwestorów detalicznych w akcjonariacie? W listopadzie 2018 roku uruchomiliśmy program, który nazwaliśmy Orlen w portfelu. Ja tylko może dwa słowa o dwóch filarach tego programu. Jest to program, który jest skierowany dla inwestorów indywidualnych i mający na celu zachęcenie ich do rozważania długoterminowego inwestowania. Program składa się z dwóch filarów. Pierwszy to jest filar oparty na benefitach, których naszych akcjonariuszy, którzy są z nami w długim horyzoncie czasu, tak, zamierzamy zachęcać benefitami. Jak również druga część tego programu, bardzo istotna, jest to filar skoncentrowany na edukacji. Odpaliliśmy w tym roku, w niedawno, w kwietniu, Akademię, tak, w kwietniu, Akademię Inwestowania, która ma na celu wyposażyć w wiedzę wszystkich inwestorów, inwestorów aktualnych naszych akcjonariuszy, przyszłych akcjonariuszy, w wiedzę niezbędną do tego, żeby się poruszać po rynku kapitałowym, żeby znać jego mechanizm funkcjonowania, żeby wiedzieć, z jakim ryzykiem ten rynek się łączy, żeby móc świadomie podejmować, tak, decyzje inwestycyjne. I teraz uruchamiając ten program, kierowaliśmy się głównie strukturą, jaka jest na rynku kapitałowym, jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych. Jak wiemy, udział inwestorów indywidualnych sukcesywnie spada. Około w 2000 roku mieliśmy tych inwestorów około 30%, teraz ten udział jest znacznie niższy. Udział w obrotach na giełdzie papierów wartościowych. Zdecydowanie brakuje też dopływu świeżej krwi do ekosystemu giełdowego, gdyż udział inwestorów młodych też nie przyrasta. Ci inwestorzy, którzy aktualnie są na giełdzie, są to inwestorzy ze stażem, którzy wiele lat temu zaczęli inwestować i zwykle średnia wieku jest około 40 lat. Do tego jeszcze wrócimy, ale mnie interesuje taki aspekt może nieco teoretyczny. Dlaczego? Bo Orlen nie ma ani problemu z płynnością akcji, nie ma też problemu z zainteresowaniem akcjami ze strony inwestorów instytucjonalnych. Dlaczego posiadanie inwestorów detalicznych w akcjonariacie jest czymś korzystnym? Dla nas struktura naszego akcjonariatu jest bardzo istotna, ale przede wszystkim istotne jest to, aby z grupą akcjonariuszy indywidualnych, których posiadamy, budować długotrwałe relacje. Zależy nam bardzo na tym, aby informacja, którą dostarczamy do instytucji, do klientów instytucjonalnych, a ta część relacji inwestorskich skierowana do klientów instytucjonalnych jest bardzo dobrze rozwinięta, zakres, tak, i wiedza podawana jest w sposób wystarczający, dlatego też jesteśmy bardzo często nagradzani jako relacje inwestorskie. Natomiast zależy nam na tym, aby klient indywidualny, który jest również akcjonariuszem PKN Orlen, który jest współwłaścicielem tej firmy, posiadał odpowiednio przetworzone informacje, które wyposażyłyby go w pełen zakres wiedzy, takiej transparentnej wiedzy, która pomogłaby mu podejmować decyzje inwestycyjne. Zależy nam bardzo, aby nasi akcjonariusze byli świadomymi akcjonariuszami, to znaczy, żeby do swojego portfela inwestycyjnego, które sobie będą budować, dobierali takie instrumenty, które odpowiadają ich poziomem ryzyka. Ta część programu Orlen w portfelu, część edukacyjna, jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, taką misją, którą sobie postawiliśmy, taką misją długoterminową, która zdecydowanie ma zbudować relacje PKN Orlen, nasz akcjonariusz, która niewątpliwie będzie transakcją win-win dla jednej i drugiej strony. Badania też pokazują, iż klient akcjonariusz jest dużo bardziej lojalny, częściej poleca produkty firmy, częściej korzysta z tych produktów firmy niż akcjonariusz, który nie jest klientem spółki.
Orlen regularnie wypłaca dywidendę. W ostatnich latach to było po 3 zł na akcję. Dlaczego sama dywidenda w połączeniu na przykład z jakąś akcją edukacyjną nie wystarczyłaby do osiągnięcia tego celu, który sobie Państwo postawili? Bardzo, bardzo trafne pytanie, panie redaktorze. To jest kolejny argument, który przemawia za tym, że potencjalni inwestorzy powinni rozważyć jak gdyby umieszczenie w swoim portfelu inwestycyjnym, w swoim koszyku inwestycyjnym akcji PKN Orlen. Właśnie dlatego, że jesteśmy stabilną firmą o stabilnych fundamentach finansowych. Jesteśmy spółką dywidendową. Od 6 lat wypłacamy dywidendę. W ostatnich latach było to 3 zł na akcję. W tym roku również zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy. Oczywiście decyzja należy do dowolnego. Niemniej jednak to jest kolejny argument, który mówi za tym, iż inwestycja w PKN Orlen może być dobrą inwestycją, zważywszy na tą część dywidendową, jak również na to, iż nie zapominamy o tym, iż nasz akcjonariusz, który jest z nami w dłuższym horyzoncie czasu, otrzymuje też dodatkowe benefity, a tymi benefitami w przypadku programu Orlen w portfelu jest upust na paliwo, jak również na ofertę pozapaliwową. Mam pytanie techniczne, a ten upust na ofertę pozapaliwową, on jest nieograniczony, bo na ofertę paliwową jest ograniczony do 300 litrów miesięcznie. Natomiast ja w regulaminie nie znalazłem ograniczenia dla tej pozapaliwowej. Nie, tam jest 10% z wykluczeniem tylko określonych produktów, tak, alkoholowych, papierosów. Zakładali Państwo, że dzięki programu lojalnościowemu liczba inwestorów indywidualnych w akcjonariacie zwiększy się z 10 do 20 tysięcy osób. Program został ogłoszony w listopadzie. Jak od tej pory zmieniła się ta liczba inwestorów indywidualnych? Tak, program funkcjonuje kilka miesięcy, więc można powiedzieć, jest to cały czas początek, a zważywszy na to, że to jest długoterminowy projekt, więc pewnie efekty też będą jak gdyby widoczne w dłuższej perspektywie. Na ten moment, oczywiście może jeszcze zaznaczę to, iż sukcesem albo też o dostępności tego programu dla wszystkich inwestorów, duże znaczenie tutaj mają podmioty, które przystępują do tego programu. Na ten moment partnerami w naszym programie, mówiąc o domach maklerskich, jest PKO BP, dom maklerski mBanku, jak również BOŚ Banku. Im więcej domów maklerskich przystąpi do tego projektu, tym większa będzie dostępność naszego programu dla inwestorów. Takie też było założenie. Postawiliśmy jak gdyby ten pułap wyjścia na takim poziomie, aby to był pułap dostępny dla przeciętnego inwestora. 50 akcji. Zaprosiliśmy wszystkie domy maklerskie do udziału w naszym programie. Wiemy też, że inwestorzy pytają u nas w PKN Orlenie, pytają również w domach maklerskich. Dlatego te 3 domy maklerskie to jest jakiś określony procent udziału w rynku i mamy taką nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się pozyskać kolejnych partnerów. Prowadzimy teraz rozmowy z kolejnymi domami maklerskimi, które są na zaawansowanym etapie, więc myślę, że w perspektywie tego roku ta dostępność będzie zdecydowanie większa i ilość inwestorów korzystających z programu będzie przybywała. Co ważne też bardzo, uruchamiając program w listopadzie ubiegłego roku, zapowiedzieliśmy, że uruchomimy i ogłosimy Akademię Inwestowania. Tak, to dopiero tak, ruszyło właśnie. Tak, zdarzyło się to niedawno i to jest bardzo ważny projekt, który jest takim, można powiedzieć, taką naszą perełką w tym programie. Jest to Akademia Inwestowania, która ma w znaczący sposób uświadomić wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w inwestowaniu na giełdzie, dać im określony zasób wiedzy w formie podręczników, w formie e-booków, w formie wykładów. Ta część została zbudowana we współpracy z CFA Society Poland, polskim stowarzyszeniem CFA Institute, który sprawuje nadzór merytoryczny nad tym programem. Uczestnicy tego programu nie tylko będą mogli skorzystać z określonych materiałów, ale będą mogli też przystąpić do egzaminów, sprawdzić swoją wiedzę i uzyskać specjalny certyfikat sygnowany przez CFA Society Poland. Podobno takie programy lojalnościowe już są opracowywane.
PKN Orlen jest partnerem strategicznym Parkiet Challenge, gry giełdowej, która rozpocznie się 13 maja. Mhm. Dlaczego wspierają Państwo tę, też jakby nie było, edukacyjną inicjatywę Parkietu? Gra giełdowa jest to bardzo dobry pomysł, świetny pomysł, dlatego że młodzi inwestorzy, i nie tylko, mogą wykorzystując jak gdyby wirtualne pieniądze, spróbować swoich możliwości na giełdzie, zmierzyć się z różnego rodzaju strategiami inwestycyjnymi, sprawdzić się, w jaki sposób są odporni na stres, i przede wszystkim sprawdzić się w swoje umiejętności na tym rynku. I wpisuje się to idealnie w strategię naszego programu Orlen w portfelu, a dokładnie w Akademii Inwestowania. Mhm. Zakładamy, że wiedza zdobyta przez naszych inwestorów, którą dostarczamy w Akademii Inwestowania, inwestorzy będą ją mogli wykorzystać właśnie do udziału w takim konkursie, a w przyszłości do prawdziwej gry na giełdzie papierów wartościowych. Na koniec chciałbym zadać takie pytanie, bo na samym początku Pani powiedziała, że zwróciła Pani uwagę na to, że spada ten udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku. Ja niedawno prowadziłem rozmowę z kilkoma analitykami już starszej daty i oni wspominali, jak to było na początku, jakim entuzjazmem cieszyły się te pierwsze oferty akcji w latach 90. Czy Pani sądzi, że w ogóle jest powrót do takich czasów? Znaczy, czy jest możliwe, żeby giełda była w oczach młodych ludzi atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału, lepszym niż Forex czy Bitcoin i inne nowe możliwości? Ja może odpowiem na to pytanie w ten sposób, iż rynek kapitałowy wymaga zapewne podjęcia wielu działań, które przywróciłyby albo spowodowałyby, że ta aktywność inwestorów indywidualnych będzie dużo, dużo wyższa. Myślę, że projekt strategii rynku kapitałowego i jak gdyby inicjatywy, które będą miały na celu określone działania wokół inwestorów indywidualnych, które będą zachęcały do inwestowania długoterminowego, plus takie projekty jak nasz, jak Orlen w portfelu, w jaki sposób i przede wszystkim edukacja, wczesna edukacja, bo edukacja tu jest kluczem do wszystkiego. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Dlatego, że jeżeli czegoś nie znamy, nie mamy świadomości, boimy się tego, unikamy się tego. A z drugiej strony to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, trendy i moda, która jest wśród inwestorów młodych, tak jak Pan wspomniał, Forex, kryptowaluty, które bardzo często kuszą szybkimi zyskami w krótkim okresie czasu i takiej modzie ulegają młodzi ludzie. I pewnie niebawem pojawi się też jakaś inna forma jeszcze inwestowania. Niemniej jednak obok tych form, które rynek będzie proponował, w każdym portfolu inwestycyjnym, który powinien być zdywersyfikowany, który powinien być dopasowany do potrzeb i do poziomu ryzyka inwestora, powinny znaleźć się inne instrumenty. I tym instrumentem mogą być również akcje kupowane bezpośrednio. I obligacje korporacyjne. I obligacje korporacyjne. Oczywiście na rynku zdarzają się różnego rodzaju zdarzenia, które odstraszają inwestorów indywidualnych i powodują, iż ten rynek znowu w pewien sposób się blokuje. Dlatego tutaj ponownie kształcenie, edukacja, wiedza i dywersyfikacja. Dziękuję serdecznie. A ja przypominam, że naszym rozmówcą była Iwona Wachsmuńska, dyrektor wykonawczy do spraw strategii i relacji inwestorskich PKN Orlen.